Fuck. Thank you.
zastrzyki, więc jednego psa, drugi ranny uciekł na papiejski teren. Funkcjonariusze podejrzewają, że zwierzę padło. Policjanci zatrzymali 62-letniego właściciela wyzywców. Mężczyzna odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci i spowodowanie bezpośredniego zagrożenia życia. Teraz uwaga kierowcy, A1K zablokowana przed południem w Knerowie i zablokowana w obu kierunkach powodem przewrócenia ciężarówka, z której wysypał się ładunek śląskie odcinek między nazwami Gliwice, Sośnica, Knurów. Sprzątanie i odblokowanie drogi potrwać może nawet do południa. Na węźle Knurów wyznaczono drogę wspierające kierunek Gliwic, ale w tej chwili uprzedzam tam 2-kilometrowy korek. Sprawdzamy, czy udało się wreszcie zatrzymać polską inflację. W tym momencie główny rząd statystyczny analizował najnowsze dane. Łączymy się z Krzysztofem Berytem. Witam się na pewien samorząd z głosem Krzysztofie. Miesiąc temu inflacja wyniosła 15,5%. To jest teraz na benzynce. Tyle samo, też 15,5%. Co z jednej strony oczywiście jest złą wiadomością, bo otrzymano się nawet tego najwyższego w ćwierć wiecza poziomu inflacji, ale jednak istotna wiadomość na koniec tego dnia, bo wreszcie zatrzymano się wzrost inflacji. Jest super wiadomość, bo groziło nam, że 16-17%. Na razie zatrzymamy się na 15,5% tejże inflacji, co między innymi wynika z spadających cen żywności, to wynika z sezonowości, bo dzisiaj warzywa, owoce są nieco tańsze niż jeszcze kilka tygodni temu, więc tak, mamy stabilizację inflacji, nie wiem oczywiście na cały czas otwartą kwestią jest to, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa, więc na razie nie przesądzamy. Ten temat powróci jednak dzisiaj w Faktach za godzinę, ale też w rozmowie RMF w południu. Wtedy moim Państwa gościem Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witamy. Trzymamy się faktów. Od dziś składać można wnioski o wakacje kredytowe. W Faktach łączą się teraz z naszym posłem satelitem Janą Zakrzewską, która jest przed jednym z warszawskich banków. Panią wyjaśnić się na problemy, o których podane informują nasi słuchacze. Z czym dokładnie są kłopoty? Chociażby z przeciążonymi serwerami. Osoby, które zdecydowały się złożyć wniosek przez internet, z błędami, które występują po wejściu w zakładkę wnioski. Niektórym znika sam wniosek, niektórym...